środa, 21 lipca, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Broń Radom i Pilica Białobrzegi poznały terminarz rundy jesiennej w pierwszej grupie trzeciej ligi. W tym sezonie w pierwszej grupie trzeciej ligi wystąpi 19 zespołów. Do grona trzecioligowców w ostatniej chwili dołączony został zespół GKS-u Wikielec. Po tej zmianie zmagania w tej klasie rozgrywkowej rozpoczną się już w weekend 7-8 sierpnia. W pierwszej serii gier Broń Radom podejmie na własnym obiekcie klub sportowy Kutno, a Pilica Białobrzegi zagra u siebie ze Zniczem Biała Piska. Do derbów naszego regionu dojdzie już w piątej serii gier. Spotkanie pomiędzy Bronią a Pilicą zostanie rozegrane na Stadionie Miejskim w Radomiu w ostatni weekend sierpnia. Natomiast runda jesienna zakończy się 21 listopada. Wtedy to radomianie na wyjeździe zagrają z Sokołem Aleksandrów Łódzki, a Pilica zagra w Tomaszowie Mazowieckim z miejscową Lechią. W przedostatni weekend sierpnia w naszym mieście odbędzie się trzeci memoriał Karola Gutkowskiego. Poznaliśmy już jego uczestników. Turniej upamiętniający radomskiego trenera odbędzie się 20 i 21 sierpnia. W tegorocznych zmaganiach wystartują 4 drużyny. Poza Hydrotrakiem Radom będą to Kieteka Gliwice, Pszczółki, Start Lublin i Legia Warszawa. Zawody odbędą się według zasady Final Four. Oznacza to, że pierwszego dnia rozegrane zostaną mecze półfinałowe, a drugiego finał i spotkania o trzecie miejsce. Przypomnijmy, że w okresie przygotowawczym radomianie mają w planie rozegranie meczów kontrolnych z Legią Warszawa, Anwidem Włocławek i GTK Gliwice. Ponadto Hydrotrak wystartuje w turnieju organizowanym przez Start Lublin. Ten odbędzie się tydzień przed radomskim memoriałem. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszamy na prognozę pogody i do zobaczenia jutro.